Z nadzieją na kolejne zwycięstwo na trybunach hali przy Świętokrzyskiej zasiedli w niedzielne popołudnie ostrowieccy kibice. Jednak już pierwszy set pokazał, że w drugim pojedynku nie będzie łatwo. Ostatecznie ostrowczanki sprawiły wielki zawód swoim sympatykom, ulegając mistrzowi pierwszej ligi z Warszawy 2-3. No, to dużo nonszalancji w czwartym secie. No, prowadzę 11-17 i oddać seta, no to jest sztuka, powiem szczerze, i tu nie chcę nikogo obrażać, ale taka jest prawda, no to jest sztuka i ja jestem mocno zdenerwowany i wkurzony takim czymś, że tak gramy, no bo mamy mnóstwo dobrych sytuacji, a nie umiemy wyjść z bardzo prostych piłek, no i tu rozmowa była w szatni krótka i mamy walczyć dalej, no bo nic nam nie pozostało. Niezadowolenia z gry swojego zespołu nie kryła także libero Kszo. Wszystko szło po nasze myśli, wszystko trzymaliśmy pod kontrolą, no... Zabrakło dosłownie tej chwili, gdzie uwierzyliśmy w to, że już to będzie koniec w naszą stronę, w sensie, że wygrana dla nas, ale to troszeczkę za wcześnie. No a już później wszystko poszło nie po nasze myśli i nie mogliśmy już jakoś wybrnąć z tej sytuacji, którą sami dla siebie stworzyliśmy. W zdecydowanie lepszym nastroju grę swojej drużyny komentowała libero zespołu Wisły, była reprezentantka Polski Magda Sat. Nie można temu zespołowi odjąć woli walki. Jest to wyjątkowy zespół. Jesteśmy zgrane poza boiskiem i na boisku trzymamy się razem i myślę, że mam nadzieję, że to w ostatecznym rozrachunku pomoże nam i tą rywalizację wygramy. W pojedynku na linii Ostrowiec-Warszawa mamy remis 1-1. Teraz rywalizacja przenosi się do stolicy, gdzie w najbliższy weekend PZPS wyznaczył rozegranie dwóch kolejnych pojedynków. Czy Kszo wróci jeszcze do hali przy Świętokrzyskiej, by walczyć w piątym decydującym meczu, przekonamy się w niedzielę. Przypominamy, że w tej fazie gry zespoły rywalizują do trzech zwycięstw.